Siemaneczko moi kochani, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft Legends. Jest oczywiście dzisiaj ze mną Szaku, siemano. Siemano, witam. I lecimy z kontynuacją naszej przygody. Bardzo entuzjastycznie przyjęliście tą serię, więc mega się jaram. Będziemy ją na pewno kontynuowali na kanale. Ale, zanim zaczniemy, no to moi drodzy, z racji tego, że powiedziałem, że coś na pewno sobie kupimy, jak zostawicie odpowiednią ilość łapek, no i dobiliście tą ilość łapek, więc dzisiaj mieliśmy kupić szkaraba świecącego. Ale... po co kupować jakiegoś głupiego szkaraba za 160 golda, co nie? My, moi drodzy, od razu kupujemy bohatera wykutego w ogniu. Ta płonąca zbroja sprawi, że nawet pigliny staną i zaczną się tarzać w popłochu. Ostrzeżenie, gaśnica nie jest dołączona do zestawu. Przełączamy bohatera i mamy to. Spójrzcie na to, są przy nim jakieś... 3 kozackie diamenciki. No, ten skinek 10 na 10. Wybieram. Moi kochani, spójrzcie, jaką mam przekozacką gromadkę creeperów. Teleportowałem się do naszej świątyni i wszystkie creepery poszły razem ze mną. Szaku, mamy dzisiaj kilka misji do wykonania. Jak widzisz, mamy tutaj wioskę, którą musimy ochronić, więc ja już się tam teleportuję. Okej, okay. I co my tu mamy? Jest jakaś klepa? O tak, oni tutaj... Już się zaczęło. Tak jest, już jest walka. Dobra, walczymy. Jedziecie z nimi! I co, moje creepery wybuchają? Tak, normalnie wybuchają i rozsadzają wszystkich! I ale one wtedy znikają chyba! Tak, wtedy znikają, no! Trochę słabo, trochę słabo. Trzeba zacząć stawiać budynki, co nie? Bo nie mamy tutaj. Dałoby się. Ja dobra, stawiam budynki, ty może ścianę, co? Dobra. Tylko czekaj, człowiek najpierw zniszczyć. Pa, ile spiklinów, stary. Do ataku, o, creepery! Cię. Na co czekacie? Wybuchać! Patrzcie, no, jak one atakują! Atak. Atak! Co jest? Dobra, wybuchają, dwa wybuchły! Po creeperach! Śmieszna sprawa! Dobra, dwa te. Kilka tych. Ile mamy? Już łącznie 18 sztuk. No i jeszcze healerów, nie? Z dwa. No i pięknie! O, styka. Dobra, lecimy! Dobra, to jest sobie wszystkich przywołam. Okej. Okay. Chciałaby się pomóc w odbudowie fontanny. Czyli musimy odbudować tutaj fontannę. Dobra, to nie będzie trudne. Raczej nie, ja tu stawiam wieżyczki dookoła. Czy chaty stolarza musimy tu postawić? Ona by się pewnie przydała, ja ją dam. Tak, postaw coś, a to zobaczę, co jeszcze mamy do zrobienia. Okej. Okay. Mur stawiamy? Chyba ja, tak. Ja postawię kilka tutaj też wieżyczek. Niech oni tutaj mają. Okej. Okay. Za mało surowców. A kamienia nie mamy, stary, trzeba zbierać. Okej, okay, tutaj stawiamy szybciutko robociki. Niech zbierają, tutaj farmią macy, bo nie mamy faktycznie surowców. To jeszcze kamieniek. Pyk. Pyk, dobra. Czy jest tutaj gdzieś żelazo? To jest pytanko. Ja tu węgiel znalazłem, ale chyba on się nam nie przyda. No raczej nie. O, mam pigliny. Leję ich. Odkryto piglinowy klucz, stary. Lecę. Jakiś klucz odkryłem, ale no nie wiem, po co mi on. Dobra. Okej, łatwo. Tu jeszcze wieżyczka. I mi się wydaje, że na chwilę obecną im tyle starczy. Chyba, że no chcemy zbudować jeszcze te mury, co myślisz? Dobudujemy je. Dobra. Czekaj, stary, bo ja czytam, co robi ten piglinowy klucz. Klucze te otwierają skrzynie piglinów, które zostały zamknięte, aby zapobiec kradzieży ich cennej zawartości. O! Brzmi ciekawie. Czyli to się przyda na pewno, stary, do jakichś tutaj... Oczywiście tak. ...i tak dalej. Dobra, no to fajnie, że to znalazłeś. Ja już stawiam kolejny mur. Pyk. O, Baba Jagę mam. Walę ją. Wal ją na dziąsło. Stary, warto po lesie chodzić, to jest łatwe ekspienie. Króciutko. Dobra, ten mur damy tutaj. O, pyk. Dobra, z kim ten łucznik walczy? Tutaj mam jakiegoś chłopa na drzewie, co jest? Ta normalnie piglin. Dawaj, wariaci, chodź. Ja tutaj już moją ekipę zwołuję. Jest ekipa, tutaj, chodźcie. Trzeba wyjaśnić oponenta. Jazda tu z nim, załoga G. No dawać, go. Ładnie go sklepały. Dobra, stawiam tutaj mur. Okej, okay. Mi się wydaje, że chyba mur już jest w koło, cały. Tak, mamy tutaj też bramę, tutaj się buduje pięknie. Dobra, lecimy z kolejną misją, oni tutaj zadowoleni, widzę, fontanna już jest. Otwieramy skrzynkę, otworzyłeś skrzynkę? Nie otwierałem, a to otworzyłeś? No nie, nic nie dali, a szkoda. A bo okay. Pan stary, musimy się naprawić do 100%. Dobra, mamy 72, no, widzę, dobra. Ja jeszcze im tutaj kilka wieżyczek postawię. Tak, niech mają. Chyba o to chodzi. Dobra, jak zwykle zabrakło kamienia. No słuchaj, no tutaj jest... co pozbierać przecież jeszcze. Dobra, tu ustawimy sobie kilka faremek. Dobra, tu załoga G za mną. Pyk. O, znalazłem żelazo chyba. Tak, tu jest żelazo, tylko kurde brakuje. O, dobra, już mogę kopać. Dawaj. A, poczekajmy, to jeszcze 14%, coś dostanie może fajnego.
damy. Nigdy więcej nie będę myśleć, że słońce jest nam dane okay. zawsze. Okej. Okay. Dokonały pigliny zeszłej nocy. Dobra, zobaczmy. Gdzie teraz? Tutaj mamy creepery, okej. Okay. I no, dalej tutaj, stary, pokazuję, jak tutaj było coś nie tak. Widzisz, to dobra. Czerwone jesteśmy oznaczeni. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Tak, tak, tak. Dzionek się zaczyna! I jest. Mamy to! Naprawione! 100%! No i będzie coś w skrzyni teraz? Nic! Stary, dobra. Ale jest ten sam problem. Okej. Okay. Może jeszcze jedna inwazja będzie, stary. Dobra, lecimy na tą hordę bastionu, tak? Tak, tak, tak. Musimy ją tutaj sklepać. W ogóle nie wiem, o co chodzi, stary. Oni dalej się boją. Stary, patrz na to. Hop. Hop, no, no, i lecimy. No, no. A nasi jak przejdą, powiedz mi to. Ekipa! Czekajcie na mnie, wracam po was! Jesteś niemożliwy! Szaku, za mało bram mamy tutaj! No za mało, a nie da się ich podmienić, to pewnie trzeba byłoby zniszczyć. No tak, dobra, nieważne. Stary, patrz, bo tu jest jeszcze jeden piglin! To co, one go nie pokonały? Okej, chyba wszystko już git. No dobra, lecimy dalej. Ty, krzaczki naspeedowane. O, o, pingliny! O, dawaj ich! Jazda! Ogień, ogień! Dawaj marchewa, jedziesz z nimi! Ale łatwiutko! O, skrzynia jest, stary, patrz! Mamy to, no! I cyk! Opening! I co? Ale zbieracze, super! Mamy kolejnego do kolekcji! Czyli będziemy się. Więcej jednostek, które zbiera surowce, zarąbiście! Pigliny! Nie chcę wam nic wam mówić, ale... Wielkie fortece. Nie, nie, wracaj. Będzie z wracaj, 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 wracaj. Zrobiona szyneczka, nie? Jedziemy wracaj. Z nimi. Wracaj, nie idź tam, Krystian. Nie. To, nie to zaznaczyłem. To jest to będę walczył do końca. Nie, odpuść. Już stary. Raz dostaliśmy tutaj po dupie. O, nie dostaniemy. Nie dostaniemy. Jazda z nimi, szaku. Do końca. Dawaj. No dobra. Let's go. Atak. Tak jest! Dobra, co? Zobacz, jak oni tam szturmują! Dobra, przeskoczyłem do nich, atakuję tutaj sam, przez bramę. Dobra, walczę tutaj też z nimi, ostro. Dawaj, dawaj, za bramą. Lecimy we dwóch. Ha, ha, ha. Patrz, bo one są spakowane. Nie, dobra, dostałem serce. Minus jedno. Też mam minus jedno. Walcz, 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 nie patrz, nie patrz, nie patrz. Dawaj, tutaj, do przodu, bijmy ich, na spokojnie sobie bijmy. Zanim nasi wejdą, to będą mieli czystkę. Mają tutaj wieże jakieś. O nie, bo oni wychodzą, stary, z portalu! A, no przecież nie widziałeś filmiku? To widziałem. Ej, a mogę wejść przez portal? Ej, wchodzę przez portal, stary. Udało ci się skakuj! Nie, nie da się. Nie da się. Nie da się skoczyć do portalu, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Ja cztery serca tak dopiero straciłem. Walczysz, 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 dobra. Jazda z tym. Robię kolejny. Nie dobrze, nie dobrze. Dawaj, łuczników? Łuczników. Tak, łuczników rób. Spokojnie, zaraz wjedziemy. Przyszliśmy, przyszliśmy. Jazda dobrze. Z nimi tutaj. Dawajta, 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 atak, 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 atak. Dobra, i niszczymy ten portal chyba, tak? Tak, jest dobrze, dawaj portal. Tak, od razu portal na dziurę. Dobra, on się sypie delikatnie. 10% już zeszło, stary. Ej, stary, to się uda. Ostatnio przegraliśmy na tym. Damy radę, stary. Idzie dobrze, 50%. Ej, te bitki naprawdę długo trwają. No mega stary, jeszcze słabi jesteśmy w miarę. W miarę! Troszeczkę! No tak troszeczkę no! Tak lecę po kolejne jednostki. Dobra, leć, leć, leć. Bierzemy jest, go lewy. Ostra jechanka, ostra jechanka. I za mną. Jeszcze jeden atak i portal upadnie. Normalnie, jedziesz z tym portalem. Jest ogień, szopie! Mi się wydaje, że na końcu jakiś boss wyjdzie przy 10%. No to wtedy na pewno dostaniemy ostro w chiry. On lepiej się sypie jak głupia z głowy. Tak jest. A, tobie chyba. Ale ostro. Mega dużo się respi tych piglinów. Widzę, widzę, widzę. Dobra, w miarę dobrze jest. Tu muszę pomóc, bo nasze jednostki leją. Trzeba wybić te pigliny. Nie dobra, mogą naszych bić. Ten zombiak jeden przeszedł, jest przy portalu. Atakuje z nami. Dobra, uwaga. 3%. 2. 1. Teraz wszyscy łapki w górę. Bo rozwalamy dawaj. Pierwszy portal. I co się wydarzy? Jest. O nie. O nie. Wyjdzie, wyjdzie. Nie. Wyjdzie boss, bo się wkurzyli! One znikają! Wow! Nie wstrzesz to... Ale wybuchło! No, mocne! No i dobra. Filmik. Oho. Dostałem w ciry! Dostałem w ciry! Myślę, że szefa poprawi. Kapitanie! No. Co mu...
przyniósł Tom do kręcenia taką kulę na łańcuchu, nie? O nie. Pomożesz? O kurde! Ale dostał listwę i wpadł do lawy. Zły pan i władca. Ja bym taki nie był. Otyły pan, moi drodzy, był nieprzyjemny dla swoich poddanych. Dobra, ale zbieramy tutaj diamenty, bo jest naprawdę ich sporo. Wszystko tutaj mamy full opcja jest. W ogóle tu mamy full diamentów, stary. Jest niezadowolony z twoich postępów. A nieważne, nie obchodzi mnie przywódca hordy. To najbardziej okrutny i mściwy generał Żarłocznego Wieprza. Nie no, ja się trochę cykam. Oto horda bastionu. Żarłoczny Wieprz atakuje. Mamy filmik. Co? Co się stało? Nowy szkielet. To wygląda no. jak kawałek sztandaru piglinów. Odwaga szkieletów wywołała gniew piglinów. Co? Nie tylko szkieletów. Rozsypał się. Obawiam się, że zemsta przyszła po wszystkich naszych przyjaciół. O kurde. Cena ich odwagi? Nie płakać, nie płakać przed monitorami, tak? Czy tam przed telefonami. Uspokójcie się, my tu wszystko na wszystkim trzymamy pieczę, damy radę, nie, Szaku? Ja się przypomnę, to ty kazałeś atakować. Jak gdybyś mnie zaatakowali, to by żaden szkielet nie umarł. Tak, no. tak by było, tak by było. Dobra, przyjacielu, no musimy teraz w końcu zacząć coś budować lepszego, tak? Jakieś ulepszenie. Dobra, tutaj możemy wziąć, co, ty diament może zaczniemy w końcu zbierać, co? Tak, trzeba to zbudować do diamentów, nie? No, zbudowałem do diamentów, już się buduje i chyba do węgla, czy do netheraku, czy... Wieża mocy! Nie wiem po co postawiłem, ale się przyda. Teraz wszystkie wieże na świecie są do twojej dyspozycji. Słyszałeś? Mamy nowy surowiec, stary. Diament odblokowuje zaawansowane struktury i może być użyty do spawnowania szkieletów, stary! O, no i pięknie! Mamy to. Mamy też dwie nowe konstrukcje. Uwaga! Pułapka lodowa zamraża zbliżających się wrogów, ale nie zadaje obrażeń. Każdy wróg, który zbliży się do tej struktury, zostanie na chwilę zamrożony. Lodowa pułapka będzie zamrażać wrogów, dopóki coś innego ich nie zabije. Dobra. I kolejna rzecz to punkt obserwacyjny. Zwiększa zasięg ataku pobliskich wież strzelniczych, wież rozpraszających i wyrzutni czerwienitu. Aha. Ej, zarąbiście. Odblokowaliśmy nowe bajery. Ja bym w ogóle, jak daliśmy radę jednej hordzie, to możemy od razu drugą, stary, tam leciutko przekopać, bo to tam obok było. Można by było spróbować, nie ma co gadać. Albo co innego zróbmy, stary. No. Patrz na mapie, jest siedlisko szkieletów, widzisz? Uuu. I przez chwilę ten szkielet nas o pomoc prosił, możemy pójść im pomóc trochę, stary. Ale nie są wojownikami. Tak, zróbmy to. Także lecimy tam, oznaczyłem, no jest kawał drogi. I zaczęły się też pojawiać creepery. No tak, bo jak je odkryliśmy, no to... Wow, jakieś ptaki na niebie, widzisz ty to? Tak, jakieś orzełki latają, nie? To coś znaczy, że coś tutaj jest. Lama! Lama, orzeł oznacza lamę w pobliżu. Na to wyglądaj. Ej, skrzynka! Lecę po skrzynie, ale wiksa! O, się popatrzyło. Otwieram. Uwaga! Nagroda. Pryzmaryn! To, co potrzebujemy. 100 sztuk, wracam, stary. Okej, co to jest? Obudź pragolemy, tak jest! Chcemy obudzić pragolemy! Obudź naszych starych przyjaciół. No, nie wiem, może jakieś głosowanie drużynowe? Przegłosowano! Szybko, mamy to, okej. Okay. Ulepszenie, obudź pragolemy umożliwia konstruowanie potężnych golemów znajdowanych na całym świecie za złoto i zasoby. Pozwala na ponowne złożenie potężnych golemów, które zostały stworzone przez gospodarzy. Każdy z nich ma swoje unikalne zdolności i może znacznie pomóc w przeganianiu piglinów, stary. Ciekawostka. Ciekawe. Okej. Okay. A propos przeganiania piglinów, mam skrzyneczkę, otwieramy. Dobra, otwieraj. 123 diamenty, kościół! Uuu! No i pięknie. 123 diamenty? Piękna sprawa. Mega, o, druga skrzyneczka, otwieram. Czy ty pamiętasz, gdzie był ten pragolem? Ojej, nie mam go na mapie zaznaczonego? Chyba nie. Nie, pragolem z kamienia, lecimy pierw po pragolema i obudzę go. Mamy golda pewnie, nie? Stówę. Ta, 110. Lecimy, moi drodzy, po pierwszego pragolema. Jest i pragolem, byku. Dawno temu ten potężny co, duży jest? Pomógł nadać kształt na potrzebuję 500 kamienia. Masz przyjaciel. Dawaj, wstawaj tam farmy jakieś. Tak, już szukam. Zbierają. Składamy pragolema. Wow. Uwaga. Masz filmik? Nie mam. Nie masz? U mnie się golem normalnie, stary, składa. Bo pewnie ty go składasz, to ty tylko widzisz pewnie.
zarąbista animacja. Tak jest! Siema, żółwik, normalnie, byniu! Ej, przyda się do odbijania wioski szkieletów. O, stary. To jest potężna jednostka, ale skocz. Ja nie będę na razie z nim tutaj walczył. Zawijam go i uciekam, bo szkoda, żeby nam go zabili, co nie? O, miota głazami. No, a jak? Ale fajnie. To nie byle borowik. Dobra, Szaku, lecimy z tym naszym pragolemem teraz. Może zawojować trochę, co? No, ja bym odbił tą wioskę szkieletów, stary. Czyli to jest tutaj. Co potrzebujemy? Zwerbować. Daję full kamienistę. Armia golemów będzie to podbijać. No, można tak zrobić. No, ja mam trochę creeperów, ja mam wszystkiego po trochu. O, czekaj, stój, Olu, jest wielki. Potężny, co? Zawa! Ej, no mega golem. Giga ale golem. Lecimy. No, w nocy są dymy jak coś. No, w nocy jest mega przypał, nie podoba mi się tu. To za mną, jednostki. Wow, oni mają takie dynamity nad głową. Widziałeś to? Tak, oni wybuchają, uważaj. To jest spaczona ziemia. Dokładnie tak. Dobra, jesteśmy chyba niedaleko. Co tu jest? Patrz! A nie! To wiedźma! Też w ryja? O, jak oni ją petardują. Ona gigasowiutka jest. Ale golem jest mega wolny, ale dobrze bije, dobry damage daje. Ciekawe, czy przez mur będzie rzucał kamieniami, to będzie coś fajnego. Na pewno, ale nie wiem, czy ten akurat jest taki, który rzuca. Okej. Czy to jest? Nie, to, co chcemy rozwalić? To jest jeszcze co innego, ale możemy w sumie to rozwalić. Na rozgrzewkę. Poczekaj, postawię jednostki. Same golemy, jo? Tata, jo. Jest opór. Dobra, lecimy. Chcecie walczyć? No to let's go! Zero szans. Jazda z nimi, ostro tutaj. Otwieram klatkę. Z czym? Otwieraj. Z wilkami! Też otwieram. Dobra, no dawaj. Jednostki. Tu atak. Nie, te wilki uciekają. Gdzie wy uciekacie? Wilki za mną. Chodźcie. Co to jest? One są jakieś nawiedzone, uciekają. Tak, wystraszone są. Tutaj się nie ma czego bać. Trzeba atakować. Czekaj, bo to moje jednostki nie atakują. Golem, nie śpi. Dobra, jeszcze te koszary zniszczyłem, kolejne niszczymy. Tak jest, dawajcie tutaj, jazda z nimi. Ale one nawalają, stary, z tych piąstek, pa. Stary, ten golem nic nie robi. Golem! Czekaj, ja go wezmę i dam go tutaj. No i co, niszczysz? O, teraz atakuje! No i szefo. Stary! Ale ty nasze jednostki szybko. Nic nie czują, nie? Nie czują bólu, o to chodzi. Okej! Okay. Jak to rozwalone zaraz będzie. Jest, pięknie! Leży. Wkurzony, placówka zniszczona, dobra robota! Wszystko jest lepsze, gdy świeci słońce. Tak, ale szkieletonki mi pękają! Pękają, giną! O, bracie! Lodowy lęb, patrz, zima. Ona ma bombę nad głową! Tak, uważaj na nią, bo ona się od razu detonuje. Za to on poleciała. O, widzę właśnie. O, filmik! Jesteśmy. Udało się. O, szkieletonek! Nie uderzyły szybko. Czy dla szkieletów jest już za późno? Nigdy w życiu. Nie traćcie nadziei, bo nadzieja właśnie nadeszła. Ha, to my! To my, Szaku i Farel. Największa nadzieja na tej mapie. Nadzieja na lepsze jutro w Minecraft. Szkieletonki uwięzione są. Dobra. Ja wam dam więzić mi szkieletonki. Już chyba żeście zwariowali do końca. Aha, otwórz klatkę, ale czekaj, tu nikogo nie ma? Tak, zaraz portal chyba się pojawi. O co tu chodzi? Czy to jest wioska szkieletonków? To jest obok portal, stary, patrz. Dobra, uwalniamy wszystkich szkieletów, oni nam pomogą. Dokładnie tak. To będzie chyba gruba klepa, nie? Będzie mega klepa. Dawaj. Gdzie oni? Co oni walczą? Z czym oni walczą? Tu! Do ataku! Tu! Dobra, o kurcze! Trochę nas tutaj jest. Jak one strzelają w górę, w niebo! Otwieram kolejnych. Za mną! Tutaj jednostki, atak! Dawaj! Oni tak z daleka strzelają? Wow. Fajnie im to idzie. Fajnie, że mój golem kurczę zasnął. Golem, chodź. Co ty? Do ataku! No, trzeba bronić szkieletonków. Dobra, tak jest. To idzie. Tu będzie gruba klepa teraz. No, na 3-4. Dobrze, jadą. Bliżej jednostki. Ja otwieram kolejną klatkę jak coś. Dobra, też tu otwieram. Przytuknąłem powietrze szkieletów. Dobra. Jest okej. Okay. Szkielety już tutaj zaczynają działać. Atakować portal. Oro na portalik. Fajne procenty lecą, stary. To jest armia.
tutaj szarża. Pamiętasz, że z kontrolem przybliżasz sobie jakby mapę, nie? Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. I sobie szarżujesz. Widzę. Kontrol. Tak, i na przykład tak. Tu robisz i... Szarża! 20%! Tak jest. Dobra, 3, atakują, 2. Atakują. I filmik. Woo! Pięknie. Kabum! Mamy to! Zwycięstwo! Szkieletonki górą! Ale oby tak długo. Dalej. Okej. Okay. Budują coś, Allajowie. Oho. Okej. Okay. Jakaś wieżyczka. Salut łucznik. To wielki... Zastrzelił jednego. Fajne. Zarąbista jest ta przygoda, naprawdę. Ja się mega jaram, jak w to gram. Pomimo, że to nie jest Minecraft taki jak... Grało się zawsze, ale i tak jest mega petarda. Stary, mamy spawner szkieletów! Tak? Patrz, wciśnij sobie X, jest spawner szkieletów! Normalnie szkieletonki dołączają do drużyny Farela, o tak! Zdobyliśmy je, pięknie! Jest dobrze, jest mocno. Stary, widzisz ile mamy jednostek? Zbierzmy to wszystko i uderzmy gdzieś tymi jednostkami, co ty na to? Walimy ich w dziąsło. Do źródła się cofnijmy. Wow, ile ich tutaj już jest, czy to widzisz? No i tak powinno być. Ej, czy mamy dwa golemy kamienne? Tak. Dwa kamienne golemy, tu nie ma żartów. Dobra, słuchaj, Szaku, możemy coś jeszcze zbudować z tego, co kojarzę. Od razu stawiamy węgiel. A mamy płomienie stworzenia? Postawiłem już węgiel. To co, potrzebujemy jakieś na pewno jednostki lecznicze. No i tyle styknie, tak to mamy wszystkich, nie? Okej. Trzy jednostki lecznicze. I jeszcze damy... kamiennego. Okej. Okay. Elo. Elo, witam. Tu są pigliny. Dawaj je. Do ja. Od razu w ryja. Tak jest. Dobra, łatwiutko. To leszcze były. Okej, zbliżamy się, stary. Widzę. Poziom trudności 2. Easy. Dawajcie tędy. Tutaj trzeba ich zaskoczyć. Dobra. Dawaj. Musimy odnaleźć jakieś fajne wejście, gdzie jest najmniej wież. Dawaj tu. Do mnie. Tutaj pierw jednostki wszystkie. Tutaj. Okej, Szaku. Trzeba postawić spawnery, nie? O kurde, co to? Gdzie? Stary, tutaj strzelili jakąś rakietą. Widzę to. Jakiś moździerz. I szkielety. Dobra, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Dobra, tu jest wejście, stary. Let's go! Do wejścia! Jest dobrze. Póki co jest dobrze. No idzie to w miarę git. Panowie, atak! Ich posiłki wręcz wypływają z tego portalu. To oznacza więcej kłopotów. Nie ma kłopotów. Stary, ale to jest forteca! Widzę. To znaleźć kolejne wejście. Albo normalnie przez mur wejdźmy tutaj, o. Normalnie mur niszczymy. Walczą wszyscy, bo tak patrzę, czy nikt się nie... tutaj nie opierdziela. Wszyscy walczą. Dobra, pada to wszystko. Jest dobrze. Tak, no. Tutaj mamy mocną armię. Jest, ostre jadą. Jest dziura. Dobra. Dobra, tu jest niezła klepa. Stary, daj tu przejść dziurę, od razu na portal lecimy. Dobra, oni tu już walczą. Szkielety też są już brane. Do przodu szkielety. Go. Dobra, wszystkie jednostki żyją póki co, jest dobrze. Jest mega dobrze, stary. Są healerzy tutaj? Tak, healują. Healerzy są. Jazda. Dobra, masełko. Panowie, ale... nie śpimy. Wchodzimy jak do siebie. Go portal! Czekaj, ten portal jest jakiś złoty. Chyba trzeba zniszczyć te tutaj, te takie jakby Inferno Towery. Te co są w rogu, widzisz? Myślisz? Tak. Dobra, tutaj ostro chłopaki już jadą z tematem, widzę. Dobra, pigliny wyjaśniam też. Dobra, jeden pad, jeszcze gdzieś jest jeszcze jeden taki. No jest giga ciężko. Teraz będzie trochę prościej. Jest dobrze, damy radę. 15 jednostek, lecę stary po resztę. Gdzie masz ten Inferno Tower? Tu trzeba zniszczyć, tutaj trzeba zniszczyć ten mur, stary. Tu on jest. Aha. No. Padam, jedno serduszko. Uciekam! Uciekaj, bo padniesz, będzie lipa. Jedno serce, pół serduszka, przepraszam. Nawiałem, jest dobrze. Dobrze. Ale odwaliłem numer, bo nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Przez chwilkę. Idę po jednostki, stary. Jest git. Za mną wszyscy. Go. Wracam z posiłkami. Oraz atakujemy te ostatnie Inferno. Dobra, oni już walą główny portal, czy jeszcze nie można bramy atakować? Jeszcze nie można głównego, ale zaraz będzie można.
Już go niszczymy tutaj. Już pada, 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 pada. Dobra. Jest, padło. Druga wieża padła, nieźle, szaku. Jest, zeszła tarcza. No jestem mega ciekawy, co teraz się wydarzy. Czy przyjdzie otyły pan, wkurzony? Nie. To prawie dobra. Koniec. Portal jest odsłonięty. Atakujemy portal. O to dawaj. Let's go. Dobra, nasyłam. Wszyscy na portal od razu. Ładnie dostają, ładnie dostają. To jest najcięższa walka, jaką mieliśmy. Ja chyba lecę po jednostki jeszcze, co? 15 na 20, czy nie? Leć, 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 leć. Woohoo! Normalnie na tym czmielu się super lata. Dobra. I tak miała mało już HP. 40%. 30. Stary, chyba niby nie trzeba, chyba dam radę tak. Portal ulega poważnym uszkodzeniom. Wracaj. Spoko, łuczników wziąłem. Dobra. 28. 25. Ops, coś się wydarzyło? Coś pękło? No co? Dupsko temu dowódcy! A któremu panowi? Tak. A to ja jestem. O stary, ile tu ich jest? Ole, jak to było! Tak, tak, tak! Pięknie. Nieźle! Mamy to, moi drodzy państwo! Co otyły pan na to? O kurde, on się rusza! On oddycha jeszcze! Jak Darth Vader. No. O kurde. Będą takie mini-bossy? Niedobrze. Stary, my już nie rozwaliliśmy tego portalu, tak? Nie rozwaliliśmy go, rozwaliliśmy. Ale on ich nasłał! Myślałem, on właśnie, czy oni wyjdą teraz, czy nie? To jest pytanie. Uwaga. Nie, ten portal... Horda bastionu wydaje się bardziej poruszona niż dobra, zwykle. To zginąłem. Jest wszystko rozwalone. Co? Mam kiniesz, co jest? A ja żyję, Leszczu! No, co jest? No i super, jestem u nas w domku. Ten boss stary będzie pewnie w tej hordzie ostatni, co została. Bo już dwie zniszczyliśmy i ostatnia została, nie? Na tym punkcie. No ale tą hordę chyba w następnym odcinku rozwalimy, co? Przygotujemy tak, się na to. Dokładnie. Także moi kochani, jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka ze wspaniałej gry Minecraft Legends, a my widzimy się już w następnym odcinku, trzymajcie się, hej!